Przygotować pipiki. O, będzie można poćwiczyć nogi. Szkoda tego zameczku, szkoda, ale cóż. O kurczę, ten to wysłał tych najemników. A ja wejdę, proszę ja was, do tego zamku, rozwalę tutaj, ten róg tego zamku i po prostu wejdę przez skład zapasu znowu tam. Ale to za chwilę. No ruszać się, ruszać. Ależ ciężka potrzeba kamienia. Potrzeba kamienia. Czekajcie, jak to się robiło, tak chyba? Stanowisko na machinie obrzeżnej. O właśnie. Daj nam zadanie. I wybudujcie nowiutką. Potrzeba kamienia. A, ta wasza jest nowa, więc tylko kamienia trzeba. Potrzeba kamienia. Opuszczam stanowisko na machinie obrzeżniczej. Wy wybudujcie nową. Do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku. O, to też była nawet nowa, ale cóż. Zwolniony ze służby. Dobra, najwyżej się zaraz wyszkoli kolejnych inżynierów. No a wy... Dawać szybko. Co tam u ludzi w końcu? Lud nie wie, co ma o tobie myśleć. Zapasy w naszym sklepie. Dam troszkę więcej jedzenia, no niech stracę. Dobra. Wiadomość od kalifa. Moje zwycięstwo jest w zasięgu ręki. Jasne. Krwią, zanim ten dzień dobiegnie końca. No, Fest rekrutuje tych najemników, nie powiem. Ile tak tej kasy każdy ma? Ryszard lwie serce ma dużo, ale oczywiście ludzie nie pożyczy. O, idą kmiecie, właśnie, elegancko. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dobra, trzeba dwóch wyszkolić, jeszcze jednego. Dobra, i wy zajmijcie tutaj. Zajmuję stanowisko na machinie obrzeżniczej. Coś wydaje mi się, że tą misję przejdziemy za niedługo. No dobra, dawaj szybko tutaj obsadzać tą całą popularność, znaczy populację w sensie, przejęzyczenie. Dobra, ja sprzedam troszkę drewna, bo mamy strasznie duży nadmiar, drewna też. Ale tego zaatakuję już tak, że tak powiem, od swojej strony, czyli jakoś, chociaż nie no, co za różnica, z tej też mogę. Podjechać wtedy tak o mniej więcej tutaj, tutaj gdzieś stanąć katapultami, gdzieś mniej więcej tutaj i rozwalić ten róg zamku i już wejść normalnie. On nie ma aż tak dużo tych wież, więc nie powinno być żadnych problemów. Dobra, ileż tu mamy wojska? Potrzeba kamienia. Katapulta uruchomiona. Ile mamy już? 4 katapulty, ok, no to jeszcze troszkę by się przydało. Raz, dwa. Z 4. Trzeba coś zbudować? Przygotować sprzęt. No. Buduję sprzęt oblężniczy. Dobra. I wyszkolimy kolejnych mieczników. Potrzeba nam broni, ser. Pozdrawiamy cię. Dobra. Jak tam z jedzonkiem? Słabo, to Ryszard, ratuj. Wiadomość od lwiego serca. Twoje towary właśnie wyruszyły. Podziękował. Teraz to Ryszard, patrzcie jak on się normalnie, jak nie ma teraz tego kalifa koło niego, to się tak skubany rozbuduje, tak elegancko, że hej, no ale fakt faktem troszkę pracy robi ta moja, ta moja wieża, nie? Obsadzona tymi łucznikami moimi. Naprawa. Dobra, 6 powinno styknąć. Katapult. Ile mamy wojska? Gdzie to armia? 31 tych rycerzy. No tak do 50 chciałbym dojść. Jesteśmy gotowi! Potrzeba nam broni. A zaraz tak nastąpi. Jesteśmy gotowi! Twoja popularność spada. Czegoż to? Aha, bo ja daję im ciągle podwójne jedzenie, a tak naprawdę to na nie nie zasługują teraz na razie. Twoi sprzymierzeńcy. Wiadomość od lwiego serca.
Okazuje się, że sama mam problemy z zapasami. Nie mogę ci nic wysłać. Nie ma tego. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie ma już jabłek. Nie masz wystarczającej ilości towarów. A to się dokupi. Piki trzeba sprzedać. I okej. Nie wiem po co on tutaj te balisty, to się chyba nie wiem, czy balista, czy coś, tak trzyma. Tutaj katapulty. Dobra, piki do sprzedania. Trzeba wyrekrutować kolejnych wojaków. Jesteśmy gotowi! Mój panie! Dawać tutaj. Szczerze mówiąc, to oni by mogli trochę już podejść bliżej mojego zamku, bo gdzie tu jest jakieś przejście. Nie no, dobra. Niech tutaj czekają. No, co jest? Chociaż nie. Zrobimy tak. Żyję, aby ci służyć. Teraz mniej więcej tutaj będzie miejsce zbiórki. No i dobra. Daj jabłka, daj jabłka. No. O, bez przesady. Okazuje się, tyle że to nie da. Się za dużo kliknęło. Nie mogę ci nic wysłać. Ale 25. Też nie. Wiadomość od lwiego serca. Okazuje się, że sam mam problemy z zapasami. Dobra, dobra, nie płacz. Trzeba sprzedać troszkę zbroi. I dokupić miecz. Dobra. Jesteśmy gotowi. No, akurat na 7 wojaków styku, więc. Więc okej, okay, jest. Ależ ciężka ta zbroja. Kura. On chyba tutaj, o ile dobrze pamiętam, chociaż nie dam sobie głowy uciąć, on chyba tutaj nie ma smolnych tych rogów. Czyli będzie spoko. No i tak czy jak będzie trzeba z te trzy wieże, tych wież się pozbyć. No, zaraz zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Patrzcie ile on już ma wojska i wszystko tak na zamku trzyma. dasz jabłka? Twoi sprzymierzeńcy. Wiadomość nie da. Żyd. Okazuje się, że sam mam problemy z zapasami. Nie mogę ci nic wysłać. Spok. Troszkę drewna by się przydało sprzedać. Dobra. Troszkę mieczy dokupić i troszkę od niego jabłek wziąć. Przynajmniej z 10. Wiadomość od lwiego serca. No i dobra. Twoje towary właśnie wyruszyły. Browara można sprzedać i akurat będzie na. Jesteśmy gotowi! Trzech. Pozdrawiamy cię! No i dobra. Ależ ciężka ta zbroja. Jeszcze tak wyrekrutujemy z 10 tych. Tych rycerzy i lecimy. Twoja popularność rośnie. I lecimy, proszę, ja was zaraz. Piki można sprzedać. No i dobra, i trochę kamienia i akurat. Się naklikam, kurczę, w tej misji, jesteśmy że ja nie gotowi. Mogę. Potrzeba nam broni, ser. Jesteśmy dobra. Gotowi. Chodźcie tutaj i zaraz zbroja. Będziemy atakować. Moje siły plus Ryszarda siły powinny wystarczyć, żeby już skończyć tą misję. Dobra, daj jeszcze jabłka. Wiadomość, a nie da, patrzcie no. Okazuje się, że sam mam problemy z 10? Zapasami. 10 da. Nic wysłać. Patrzcie. 10 da, a 25 już nie da. Dobra, kupię wiadomość wam chlebek. Serca. Twoje towary właśnie wyruszyły. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Kamatar mustahil. Uuu, wysyła kawalerię. Łuczników.
I teraz tak zaatakować. Zaraz zaatakujemy, bo akurat teraz ma najmniej wojska. W zamku bynajmniej. No, już strzelać, 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 panowie. No i żeby się nie przeliczył z tymi atakami, zaraz. Ten cały kalif, szakal. Dobra, wy może stańcie iść tutaj, żeby czasem katapulty na mnie rozwaliło. Okej. Dobra, jeszcze... Nie, już nie szkole. Nie chce mi się. Będę zaraz skończyć tą misję. Wiadomość od lwiego serca. Twoje towary właśnie. No i podziękował. No dawaj szybko tutaj ci Arabowie, niech szybko idą. I zaraz pójdzie kontratak, że tak powiem. Ile tego wojska tutaj mamy? Czekamy na rozkazy. No, powinno styknąć. Nie wiem, po co on tutaj wysyła na ich pikinierów, jak i tak już nawet nie dojdą do nich, ale taki mały szczegół. Jesteśmy atakowani. Nie my, tylko Ryszard. A, ładnie pikinier tutaj walczył. Dobra, wy już podejście troszkę bliżej. Czy ja by ci służył? Albo nie. Albo dobra. Wykażcie się męstwem. No, wystrzelać teraz ich tutaj szybko. Dopóki jeszcze stoją w miejscu. O, dostał jeden z Mangonelli. Tej ło. Albo tej, nie wiem. Mały zamek, ale na razie sprawdza się jak najbardziej. Mało ma wojska, bardzo mało, aż normalnie korci, żeby już uderzyć, ale jeszcze sekundkę odczekamy. Nie, wy się tutaj nie ruszajcie. Twoja popularność. O dobra, pomóżcie już, bo... Trzeba pomóc, bo to nie ma to tam. Jesteśmy atakowani. No i dobra. Dawaj teraz wy tutaj. Wy tutaj. I katapulty tutaj. I zaraz będzie normalnie jazda. Żyję, aby ci służył. Temu już można nakazać, żeby atakował. Maszeruje. Kilka razy, bo on nie chce, żeby jeden oddziałek mały wysłał, tylko żeby porządnie. Dobra, powiedzmy, że styknie. Wiadomość od lwiego serca. Maszeruje. O właśnie, o właśnie. Dawaj jeszcze raz. Super, teraz to już... I że on tak by zawsze jakby mógł tyle wysyłać wojska, by było super.
No, ale nie ma co narzekać, jest okej. Jest okej. Wiadomość od Lwiego Serca. Maszeruje. Dobra, i gdzie by tą katapultami tymi stanąć? Gdzieś tutaj, nie? Pozdrawiamy cię. Dobra. Gdzieś powiedzmy by tutaj. Maszeruje. I o dwóch pikinierach też nie zapomnę, gdzieś tutaj. Maszerujmy z dumą. Co to tutaj nam nie biegnie, najemnicy? Maszeruje. O kurczę. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. To nie ma szans. Ten kalif. Wiadomość od Lwiego Serca. Maszeruje. Czekaj, jeszcze raz będzie. Maszeruje. Też powoli, powoli, ale najwyżej on dobije, jak ja nie dam rady, w co wątpię. Jak my to już idziemy? Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Nie sięgnie jeszcze, nie? Nie, jeszcze musi troszkę pod... Katapulta przygotowana do podjechać. No i elegancko, żołądek od Ryszarda leci. Szkoda, że nie mogę obliczyć ile, ale... Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Zrobimy co w naszym... Nie, tak o. Przygotować katapultę. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Dobra, ty podejdź trochę tutaj. Przygotować katapultę. Dobra. Wiadomość od kalifa. Co? Ośmieliłeś się? Patrzcie teraz, no to jest już na serio. Se... Mój panie! Wchodzić. Ależ ciężka ta zbroja. Wchodzić, wchodzić. Katapulta przygotowana do miotania. Rozwaliśmy tu wszystko. Zbrojownia jest za kurwa. O właśnie. Przygotować katapultę. Co jest? Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Wszyscy. Przygotować katapultę. Wow, dawaj, dawać. Żeby tutaj się czasem nie odbudował, akurat jak już podejdę pod te podmury. Gdzie ten Ryszard idzie? Tutaj, no okej. Mówię, jak ja nie dam rady, to on da radę. No, raport jedziemy troszkę. I gdzieś tutaj. Dobra, dobra. Uwaga, uwaga. Natychmiast usuń swoją armię z podmurów mojego zamku. No, uwaga, uwaga tutaj, bo tu jest... Za chwałę! Coraz cieplej się robi. Katapulta przygotowana do miotania. Przygotować katapultę. Dobra. Żyję, aby ci służyć. A ty co tak tu stoisz? Też masz strzelać na katapulta. Przygotować katapultę. Dobra, idą to też wojska Ryszarda. Naprzód! To i ja idę. Potrzeba kamienia. Katapulta uruchomiona. Dawaj, dawać, podjeżdżać. Przygotować tutaj katapultę. Ładować. No. Super. Pozdrawiamy się! Idzie Ryszard gdzieś tutaj? O, on bokiem tak leci. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Przygotować katapultę. Dobra, jeszcze tych by się przydało, bo zawsze tutaj wiecie kilku łuczników mniej. O, to właśnie. Katapulta przygotowana do miotania. Przygotować katapultę. O, ła, leci. Jesteśmy gotowi! No, to ja rozumiem, czy Ryszard? Rysio jeszcze. Ja jeszcze bliżej coś może zbombardujecie. No, wchodzić już. Zaraz płyniecie i tyle będzie. Ale już koniec. No. Dobra, dobra.
Wiadomość od Lwiego Serca. Dobra robota, mój lordzie! Nasza królewska mość jest pod wrażeniem twoich osiągnięć. Tak, i teraz macie tutaj bardzo, bardzo duże statystyki, kto ile co miał. Ryszard miał najwięcej kasy, oni najwięcej stracili, i tak dalej, i tak dalej. Patrz na stoper, tą misję przechodziłem prawie 2 godziny. Pokażę wam jeszcze, co będzie w następnym odcinku. Będziemy kontra, my kontra wieprz. Także co? Były dobre chwile, były złe, ale udało się zabić dwóch kalifów. Kilka było faili, kilka za szybkich ataków, które niosły za sobą stracenie wojska, ale potem się odbudowałem i tak dalej. Ciągle odchodzili ode mnie kmieci, ale powracali. Najważniejsze, że udało się mi i królowi Ryszardowi zabić tych dwóch przeciwników. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, który był zresztą podzielony na 4 części. Mam nadzieję, że będziecie czekać na następne moje odcinki w moim wykonaniu z Twierdzy Krzyżowiec. I co? I tyle. Cześć i na razie. Siemanko.